Dobry wieczór, witam Państwa ponownie. Tym razem już ze studia jest S3 Polskiego Radia w Warszawie. Andrzej Zieliński na przedsylwestrowym koncercie cyklu Jazz.pl. To ostatni koncert Jazz.pl w tym roku i chyba też, a nawet na pewno, proszę Państwa, ostatni koncert dwójkowy w tym roku. Niejako zatem zamykamy obchody 85-lecia programu Drugiego Polskiego Radia właśnie w tym momencie, ale zamkniemy je za godzinę. To były huczne obchody, wiele koncertów, wiele wydarzeń. Mam nadzieję, że każdy z Państwa znalazł coś dla siebie podczas 85-lecia dwójki, a my w imieniu całej redakcji chcieliśmy Państwu podziękować za to, że Państwo są, że byli i że będą z nami od 85 lat. Dziękujemy bardzo Państwu. Za niecałe dwa dni nastąpi to przesilenie. Zmienimy datę z 2022 roku na 2023. Ten moment przejścia zawsze budzi trochę skrajne emocje. Z jednej strony radość, oczekiwanie, też pewne postanowienia, które nie zawsze udaje nam się spełnić. A z drugiej strony są to też emocje nostalgii, pewnego patrzenia w tył na to, co wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy. Zatem tu będzie nam się łączyć radość, czyli dur, z taką nostalgią, z czasami dobrymi, ale też nie zawsze myślami, czyli możemy powiedzieć mol. No i artysta, który wystąpi przed nami, no te dwa tryby umie łączyć jak nikt inny. Dur z molem. Ten artysta potrafi łączyć światy, których nikt inny nawet by nie pomyślał, żeby połączyć ze sobą. To on w końcu połączył Marcina Maseckiego z Golcami, z Pawłem i Łukaszem Golec w Alchemiku. To on łączył dziesiątki, setki muzyków z całego świata, z całej kuli ziemskiej zebranych w jednej orkiestrze World Orchestra, grających na instrumentach tradycyjnych, muzykę często tradycyjną, która nie zawsze ze sobą licuje, jeżeli chodzi o różne geograficzne szerokości na tym świecie. No ale jemu się to udawało. A dlaczego mu się to udawało? Proszę Państwa, bo jest alchemikiem polskiego jazzu. Przed Państwem Grzeg Piotrowski i jego zespół. Piotr Matusik, fortepian. Krzysztof Ołchowicz, gitara. Jan Wierzbicki, bas. Krzysztof Gradziuk, perkusja. I oczywiście one and only, Grzeg Piotrowski. Dobry wieczór Państwu. Zagramy dzisiaj utwory, które mamy nadzieję, że znajdą się na mojej nowej płycie. Pierwsze podejście w roku 2020 w moim klubie Six Seasons w lutym odbyło się nagranie. Nie wydaliśmy cały czas tej płyty i bardzo się cieszę, bo dzięki temu możemy dzisiaj uzupełnić o kilka utworów, których w zamierzeniu w roku 2020 nie było. Zagramy dzisiaj utwory Orion, to jest całkowicie premierowy utwór. Utwór Majdan, który nie jest nigdzie zarejestrowany. Kompozycję Piotra. Musisz mi przypomnieć tytuł. Sound of Evolution. Później Forest Song. Woda i Serum. Dziękuję Państwu.
To był utwór Sound of Evolution Piotra Matusika. Proszę Państwa, chciałem zaprosić na scenę nasze trzy koleżanki. Ada Kiepura, Kamila Kropkowska oraz Tamara Beller. Występują dzisiaj w roli takiego głosu orkiestrowego. Zaraz Państwo usłyszycie. Kolejny utwór to Forest Song. Thank you.
Grzeg Piotrowski na przedsylwestrowym koncercie cyklu Jazz.pl. Grzeg Piotrowski i jego zespół w składzie. Piotr Matusik przy fortepianie. Krzysztof Łuchowicz na gitarze. Jan Wierzbicki, bas. Krzysztof Gradziuk, perkusja. Oraz panie, które użyczają głosu, jak instrumenty. Tamara Beller, Ada Kiepura i pani Kamila Kropkowska. Do godziny 19 na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, zatem niedługo będziemy żegnać się już ze słuchaczami dwójki, ale pozostaniemy w streamingu wideo na Facebooku i YouTubie dwójki. Dlatego w tym miejscu chciałem podziękować Państwu za ten cały rok, 12 miesięcy publiczności cyklu Jazz.pl, że byliście Państwo z nami i mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami przez cały kolejny rok, kolejne 12 miesięcy. 86-lecie dwójki nie zwalniamy. Proszę być tego pewnym. Tak, to są oklaski. Dziękujemy Państwu w imieniu wszystkich kuratorów cyklu Jazz.pl, przede wszystkim dyrektor Małgorzacie Małaszko, która z nami cały czas jest i koordynuje, wymyśla z nami ten cykl. W imieniu Piotra Meca i Rocha Sicińskiego, Andrzej Zieliński. Ja zostawiam Państwa z Grzechem Piotrowskim, który świetnie czuje się w radiu. W tym radiu jest od praktycznie samego początku, od pierwszej płyty Alchemika. 99 rok, też nagrywany tutaj, ta płyta? 97. Wtedy powstał Alchemik, ale w 99 wyszła pierwsza płyta debiutancka. Będzie dyskusja. Tak. Proszę Państwa, zespół założyliśmy w 97 roku na korytarzu w szkole. Marcin Uracki przyszedł, powiedział: słuchaj, nie mamy kasy. Trzeba pojechać na jakiś konkurs. I tak powstał zespół Alchemik. Ale 99 to była płyta wydana, tak? To była druga płyta. Dobrze. A gdzie nagrywana? W studiu Osieckiej. A, no właśnie. Czyli nie, pierwsza była w studiu Osieckiej. Alchemik Acoustic Jazz Sextet. No właśnie. Tak. No proszę Państwa,
Krzysiek Piotrowski świetnie czuje się w studiach radiowych, też w Teatrze Polskiego Radia, gdzie bywa od zawsze. Nagrał muzykę do wielu słuchowisk na zaproszenie Małgorzaty Małaszko, zresztą, która z nami jest tutaj. Tak, proszę Państwa, kiedyś odebrałem w nocy telefon. Grzegorz, czy możesz, nie wiem kto zadzwonił, nie pamiętam, czy możesz wsiąść rano w samolot? Ja mówię, ale dokąd? No do Trójmiasta, ale jest druga. No ale wygrałeś Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry. A to dobra wiadomość. Bardzo dobra. Niestety grałem koncert, ale to jedno z ciekawszych moich Grand Prix, proszę Państwa. Tak, proszę Państwa, świetne słuchowisko. Często powtarzamy je na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Zostawiam Państwa z zespołem Grzecha Piotrowskiego, alchemika polskiego jazzu. Tak kończyć rok koncertowy cyklu Jazz.pl to wielka przyjemność. Dziękuję bardzo. Andrzej Zieński, do usłyszenia. Kolejny utwór nosi tytuł Woda. Thank you.
Piotr Matusik, piano. Krzysztof Łochowicz, gitara. Jan Wierzbicki, bas. Krzysztof Graziuk. Ada Kiepura. Kamila Kropkowska. Tamara Beller. Dobrze, dobrze, proszę Państwa, jesteśmy już poza anteną. Uf. Jak Państwu się tutaj podoba? Bardzo. Proszę Państwa, to co? Czas kończyć, prawda? Nie. Nie? Mam jeszcze coś zagrać. Proszę Państwa, ja w tym studiu faktycznie byłem wiele, wiele razy, zanim zagramy utwór kolejny, to Państwu powiem. Tutaj poznałem Wodeckiego, opowiadał kawały gdzieś tam w przejściu. Tu miałem przyjemność produkować Benefis Violetty Villas. Jako młody aranżer, kompozytor, producent. Nazywam się Grzegorz Piotrowski. Część z Państwa wie, co to oznacza. Morderca popiełuszki. I dzwoni do mnie Ela Skrętkowska, mówi: Grzegorz, wyprodukuj dla mnie koncert Violetty, tylko tam zadzwoń do niej. Trudno się dodzwonić, ale zadzwoń. No i dzwonię. W końcu odebrała. Halo? Dzień dobry, pani Violetto, będę producentem pani koncertu. A ile pan ma lat? 25. Ile? 25? Aha. A jak pan się nazywa? Grzegorz. A nazwisko? Piotrowski. A ona mówi: nie dość, że Grzegorz, to Piotrowski. No dobrze, to się spotkajmy. I powiem Państwu, że bardzo miło wspominam tą fantastyczną wokalistkę. Graliśmy z gigantyczną orkiestrą w teatrze w Łodzi, z taką zapadnią. Za nami był tygrys, prawdziwy tygrys z zoo. Nie wiem, taki był pomysł ówczesnej telewizji. I pamiętam, ona miała tak ogromny głos. Grała cała orkiestra i realizator mówi: pani Violetto, pani przesunie się 5 metrów, bo tam jest obok mikrofon. A ja nie potrzebuję, proszę pana, mikrofonu. I faktycznie nie potrzebowała. No ale z nalców nagraniowych stanęła przy tym mikrofonie. Również w tym studio miałem przyjemność grać w orkiestrze Wiesia Pierego-Rurki. Tam poznałem Henryka Miśkiewicza, Tomka Szukalskiego, Jagodzińskiego, wielu innych muzyków i nie będę Państwa zanudzał, ale naprawdę to jest miejsce, w którym albo nagrywaliśmy, albo odbywały się próby, bo sala jest całkiem, całkiem spora. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj z Państwem. Dziękuję za Waszą obecność. Jeszcze raz dziękuję muzykom, że przyjęli moje zaproszenie. Dziękuję Wam bardzo. W studiach obok faktycznie Małgorzata dzwoniła raz na jakiś czas. Mówi: Grzegorz, nagrywamy, wiesz, takie słuchowisko i potrzebujemy zespół. Ja mówię: ale to kiedy? No jutro. Mówię: okej, jutro. Dobrze, to będziemy. I tak to było. I nagrywaliśmy, ja nie wiem, ile tego jest, na pewno między 5 a 10, bardziej w stronę 10. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się dojść dojść. Chciałbym posłuchać tych słuchawisk. A faktycznie saksofon basowy Szkworeckiego, o którym dzisiaj wspomnieliśmy, był wyjątkowym słuchowiskiem. I proszę Państwa, to nie jest naprawdę prosto grać dla Teatru Polskiego Radia, bo wymaga to od muzyków ogromnej wyobraźni. A tą wyobraźnię ja kształtowałem między innymi oczywiście na Garbarku, ale przede wszystkim na Kabarecie Starszych Panów, jak ją Młokos słuchałem, jeszcze mieszkając w Olsztynie, i to mi pomogło. Później miałem przyjemność pisać muzykę do Teatru Polskiej Telewizji i to był Pamiętnik pani Hanki, o właśnie. I dostałem nagrania Wasowskiego. Siedział przy pianinku takim piszczącym i grał te utwory. I cała ta moja droga, to słuchanie właśnie Kabaretu Starszych Panów, nagle wyświetliła mi się taką wiedzą, jak to zrobić. Bo starałem się odwzorować ich brzmienie, nie swoje, tylko ich. To fajnie wyszło. Polecam Państwu, kiedyś znajdźcie, chyba jest na YouTubie, Pamiętnik pani Hanki.
między innymi tam z Borysem Szycem w roli głównej. Wracam do naszego koncertu. To były bardzo ciężkie lata. Część z Państwa znam z moich koncertów, część nie. Opowiadaliśmy o tej pandemii, o tym czasie, który był super, super ciężki. Spotykaliśmy się, proszę Państwa, potajemnie ponad 2 lata temu i grywaliśmy dla kilku osób. Pamiętam, jest tutaj na sali taka moja koleżanka, która kiedyś do mnie zadzwoniła, mówi: wpuść mnie do klubu. Nie mogę już tam wytrzymać w domu. Chociaż tam cokolwiek. Zapłacę 100 za herbatę. I herbata była za darmo, a ludzie tak byli stęsknieni siebie, rozmów. I chciałbym w pewnym sensie, żeby to wróciło. W sensie takiej tęsknoty za człowiekiem, bo znowu pędzimy. Znowu gonimy, a ten moment taki, że okazało się, że jednak w całym tym życiu najważniejsze jest, żeby była ta druga osoba. Ten moment był piękny i za to nie wiem komu dziękuję, bo udało mi się przynajmniej, udało się bardzo poważnie zahamować w tym pędzie właściwie donikąd. Nagraliśmy tuż przed pandemią w moim klubie, który zbankrutował w pandemii. Właściwie w naszym klubie, bo jest dzisiaj obecny mój przyjaciel Grzegorz Młynarski na sali, tam sobie siedzi w rogu. Zagraliśmy przepiękny, fajny naprawdę koncert. Kilka utworów powtórzonych trzykrotnie. Były po prostu 3 sety z bardzo cierpliwą publicznością. I utwór, który był przed chwilą, Woda, zabrzmiał tam po raz pierwszy. Dzisiaj jest to kolejne wykonanie. Mam nadzieję, że którąś z tych wersji weźmiemy na płytę. I był też utwór Serum, który teraz dla Państwa zagramy. Serum z kolei powstał jako taki dziwny tytuł, nie wiem dlaczego, Larks 92. Nie wiem, nie napisałem go w 92 roku, a Larks raczej jest błędem. Coś źle przycisnąłem na komputerze i już tak zostało. Nawet nuty do dzisiaj są Larks. Masakra. Ten bałagan, który mam, jest chyba nie do ogarnięcia. W każdym razie utwór jest o charakterze bardziej daleko wschodnim albo blisko wschodnim. Jak tam sobie Państwo usłyszycie, tak niech to będzie. I nawet w oryginale śpiewam. Nie polecam tego słuchać. Raczej nie. Bardzo doceniam wszystkie moje koleżanki wokalistki, które są w stanie wysłyszeć w tym moim jęku melodię, którą od nich oczekuję. I teraz zagramy dla Państwa utwór Serum. We'll be right back.
Proszę Państwa, Tamara Beller, Kamila Kropkowska, Ada Kiepura, Krzysztof Gradziuk, Jan Wierzbicki, Krzysztof Łochowicz, Piotr Matusik. Grzegorz Piotrowski w cyklu Jazz.pl. Mówiłem, że będzie wszystko, bo był Miles Davis przed chwilą, jeszcze za chwilę potem była Karawana. Wszystko, co tylko mogli Państwo wymyślić w jednym utworze. Ale też była i Gawenda w pewnym momencie. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za cały rok cyklu Jazz.pl. Polecamy się na przyszłość 6 stycznia. Koncert wyjątkowy. Zaprosiliśmy do nas, do studia Strzy Polskiego Radia w Warszawie, ukraińskich muzyków. Igor Zakus przygotuje wraz z polskimi muzykami takie ekumeniczne kolędowanie polsko-ukraińskie. Zapraszamy już dziś Państwa na ten koncert. Dziękujemy Leszkowi Kamińskiemu, który od samego początku, od pierwszego koncertu cyklu Jazz.pl, a to był 92. koncert cyklu Jazz.pl, jest z nami i realizuje nasze koncerty. Możemy podziękować mu brawami. Przez cały rok współpracują z nim Jeremiasz Hędzel, któremu też należą się brawa. Michał Bereza i Jacek Gładkowski. Dziękujemy bardzo wszystkim panom, którzy razem z nami obsługują technicznie ten koncert. Dziękujemy Państwu, dziękujemy Małgorzacie Małaszko za koordynację i za pomysłodawstwo, jeżeli chodzi o ten cykl. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo zdrowia. Andrzej Zieliński, do zobaczenia, do usłyszenia.